Witam Was kochane i kochani bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku, który jest pewnie 11, jak nie 111 podejściem w dzisiejszym dniu. Dlatego, że odgłos, który mi towarzyszy od kilku dni za oknem, to niezmiennie od rana do wieczora jest co oznacza, że za oknem trwają naprawdę bardzo, bardzo zaawansowane prace remontowe. Panowie raz wylewają asfalt, później go utwardzają, kładą kostkę, później ją wyrównują i oczywiście, tak jak wiecie, zróbmy to razem. Od rana do wieczora, dlatego też jeżeli tylko zdążę się z Wami przywitać, to właśnie jest i ciężko ten filmik jest nagrać, ale nie poddaję się, spokojnie, trzymajcie za mnie kciuki. Mam nadzieję, że ten filmik w końcu uda mi się nagrać i będę mogła w ogóle zacząć Wam opowiadać o tych czterech ulubieńcach, czyli czterech ulubionych kosmetykach kwietnia. Trzymajcie za mnie kciuki, ja trzymam kciuki za to, żeby była może nie absolutna, ale względna cisza, tak abym mogła Wam o swoich ulubieńcach opowiedzieć, a Wy, abyście mogli poznać cztery świetne kosmetyki, które w tym mijającym już miesiącu doskonale mi się sprawdzały, więc co? Wy trzymacie kciuki, ja trzymam kciuki i może wspólnymi siłami się uda, więc to działa. Z racji zbliżającego się wielkimi krokami sezonu letniego, sezonu urlopowego, a tym samym sezonu, którego wiele z nas się obawia, czyli sezonu bikini, zacznę od opowiadania o kosmetykach, które mają pomóc modelować nasze ciało. I ja o swoje ciało tak naprawdę dbam przez cały rok. Nie jestem w grupie tych szczęśliwych kobiet, którym wystarczy lekkostrawna dieta, czy jakieś bardziej intensywne ćwiczenia fizyczne i pierwszy lepszy balsam antyceluitowy, całaś ta połączona 2 czy 3 tygodnie przed urlopem, aby uzyskać jakiś piorunujący efekt. Niestety ja nie jestem w tej grupie i wiem, że wiele z Was w tej grupie również się nie znajduje. Dlatego też ja dbam o swoje ciało przez cały rok. Przez cały rok z racji swojej choroby, niedoczynności tarczycy, muszę się starać 5 razy bardziej niż osoby zdrowe. Wychodzę z założenia, że naprawdę coś za ten mój wycisk, który sobie zapodaję, mi się po prostu należy. Dlatego też przez cały rok stosuję produkty wyszczuplające, ujędrniające, antycelulitowe. Produkt, o którym chcę Wam dzisiaj powiedzieć, jest to produkt, który dostałam do przetestowania kilka tygodni temu. Było to mniej więcej jakoś 2 miesiące temu i 5-6 tygodni temu, tak, jakoś 1,5 miesiąca temu, zaczęłam stosować ten produkt po raz pierwszy. Jest to olejek do ciała o nazwie Super Slim, więc już ta nazwa mnie przyciągnęła. Jak tylko otworzyłam paczkę, zobaczyłam, co w tej paczce się znajduje i jak zobaczyłam tylko produkt olejek do ciała o nazwie Super Slim, to już wiedziałam, że będzie pierwszym produktem, który zacznę z tej marki stosować. Jest to produkt marki Evra, o której na YouTubie ostatnio jest głośno, natomiast nie słyszałam jeszcze od żadnej z dziewczyn, które przynajmniej ja subskrybuję, które ja oglądam, recenzji tego olejku. Jest to olejek jedyny w swoim rodzaju, dlatego że o ile półki oginają się pod ciężarem kremów, masełek, serum czy olejków wyszczuplających, ujędrniających, antycelulitowych, to w żadnym opisie producenta nie znalazłam takiego działania drenującego, które mi jest niezwykle potrzebne. Jest to produkt, który nie tylko tak jak każdy inny olejek tego typu nawilża, odżywia naszą skórę czy wygładza, dlatego że w swoim składzie zawiera między innymi olej słonecznikowy, olej ze słodkich migdałów, olej z winogron czy olej z orzechów makadamia, które odpowiadają właśnie za takie mocne nawilżenie, odżywienie i wygładzenie naszej skóry, ale zawiera również w swoim składzie olej grejpfrutowy, który raz, że redukuje celulit, a dwa, że poprawia napięcie, elastyczność skóry i też stosowany przez długi okres czasu sprawia, że nasze blizny czy rozstępy, które mamy na swoim ciele, są właśnie mniej widoczne. Ale ten olejek zawiera również ekstrakt kompleks algowy z listownicy, brunacji, z morszczynu i kowniatka morskiego, który wspomaga likwidację celulitu, a także usuwa zatrzymaną w komórkach w naszym organizmie wodę, co daje efekt drenujący. Ponadto coś, co z pewnością ten efekt drenujący i modelujący przyspiesza, to jego regularne stosowanie. Ja go stosuję codziennie, naprawdę z ręką na sercu codziennie, za wyjątkiem tych krótkich wyjazdów, gdzie balsamu nie zabieram ze sobą w ogóle, albo zabieram taki jeden balsam do całego ciała. Natomiast tak naprawdę stosuję go codziennie, kiedy jestem tylko w domu, po wieczornej kąpieli i zapodaję sobie taki masaż modelujący, właśnie drenujący i nakładam ten olejek, począwszy od kostek aż do kolan i masuję takim ruchem posuwistym, ruchem modelującym właśnie od dołu w górę serca, czyli od kostek w kierunku
kierunku serca. I następnie zabieram się za masowanie ud, czyli masuję moje uda w kierunku od kolan aż do bioder. Jest to olejek naprawdę godny uwagi. Bałam się tylko jednego, dlatego że efekt pojawia się tutaj efekt rozgrzewający, ale mi się to udało obejść, dlatego że ja efektu rozgrzewającego osobiście na swojej skórze nie lubię. Jeżeli już jakiś efekt ma występować, to zdecydowanie wybieram ten chłodzący. Natomiast jeżeli zastosujecie go na suchą skórę, założycie krótkie spodenki, jakąś taką lżejszą, cieńszą piżamę i nie będziecie się owijać 5 warstwami koca, to ten efekt rozgrzewający się nie pojawi. Natomiast jeżeli zastosujecie go na mokro, później założycie grubszą piżamę, dłuższy dół od piżamy i owiniecie się kocem, jeżeli efekt rozgrzewający lubicie, to podejrzewam, że właśnie stosowanie w ten sposób będzie dla Was bardziej korzystne. Ja raz zastosowałam, żeby mieć czyste sumienie i powiedzieć Wam, czy faktycznie działa, więc on faktycznie rozgrzewa. Natomiast ja wybieram ten pierwszy sposób aplikacji, dlatego że rozgrzewania, takiego działania rozgrzewającego na swoim ciele nie lubię. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Sprawdziłam cenę tego produktu w Rossmanie i za pojemność, za taką buteleczkę o pojemności 100 ml płacimy 27,99 zł. W innych drogeriach również jest poniżej 30 zł, a w promocji możemy go kupić nawet 10 zł taniej, więc z racji tego, że już tutaj, jak widzicie, po tych 5, prawie 6 tygodniach używania zostało mi go tyle, więc jest to powiedzmy 1/6, więc jeszcze podejrzewam, że tak na tydzień z hakiem starczy i jeżeli go dorwę w promocji, to jak najbardziej się na niego skuszę, już decyduję się go kupić sama, bo ten, tak jak mówię, dostałam do przetestowania i bardzo się cieszę. Wiecie, że uwielbiam wszystkie produkty właśnie wyszczuplające, a ten sprawdził mi się doskonale, właśnie dlatego, że ja mam ogromny problem z obrzękami i po takim kilkukrotnym masażu widać różnicę. Oczywiście to nie jest żaden cudowny kosmetyk, który zrobi nam cuda na udach, natomiast jeżeli stosujecie lekkostronną dietę, jeżeli ćwiczycie, wylewacie z siebie 3/7 poty i naprawdę dajecie z siebie dużo, to uważam, że warto sobie taki olejek sprawić, bo uważam, że jeżeli my tak się staramy, to coś nam się od życia należy i taki kosmetyk z pewnością Wam pomoże. Coś, co jest na pewno jeszcze na plus, to jego skład, dlatego że wiecie, że ja nie toleruję w produktach do ciała czy też do twarzy oleju mineralnego, którego ten olejek tutaj nie zawiera, natomiast skład jest bardzo naturalny, bogaty, właśnie bogaty w naturalne olejki, więc jest to zdecydowanie na plus i proszę Was, naprawdę proszę Was, czytajcie na skład kosmetyków, dlatego że każdy producent ma obowiązek zamieszczać go właśnie czy na opakowaniu właściwym, czy na opakowaniu kartonowym, w którym ten produkt jest sprzedawany i patrzę, czy tam nie ma takiej substancji, na które możecie mieć uczulenie, których Wasza skóra może nie tolerować. Tutaj producent zapewnia, że nie zawiera ten produkt olejów mineralnych, parabenów, silikonów i parafiny, więc jest to coś, co z pewnością mogę Wam polecić. No tak jak mówię, ja z pewnością na kolejne opakowanie się skuszę. Dobra, teraz przyjdzie czas na drugi produkt, znowu olejek, bo ja w olejkach, kiedyś olejków nie używam, ich nie znosiłam, tak samo tłustych peelingów również nie znosiłam, natomiast od chyba zeszłego roku, czy już od 2 lat stosuję z powodzeniem i olejki, i peelingi, takie ostro, mocno zdzierające skórę na bazie olejków i jestem nimi po prostu zachwycona. Dlatego, że w przypadku tych dobrych peelingów na bazie oleistych, mocno ścierających, mamy taki zabieg 2 w 1. Z jednej strony mocno ścieramy na skórę, więc ta skóra momentalnie robi się gładsza i bardziej jędrna, a z racji zawartości naturalnych olejków właśnie w składzie, między innymi tego peelingu, bo o tym peelingu będę Wam za chwilę mówić, skóra jest tak nawilżona, że żadnego balsamu na ramiona, na te najbardziej suche, czy na łydki najbardziej suche partie już po prostu nie potrzeba. Jest to peeling z Wellness and Beauty, dostępny w Rossmanie, na temat którego ja już pisałam post, bo tylko ja go użyłam 2 razy chyba, to już byłam tak zachwycona, że musiałam się z Wami koniecznie tą informacją podzielić. Jest to Wellness and Beauty peeling cukrowo-olejowy z olejem z pestek mango i kokosem. Mimo że w nazwie widnieje właśnie peeling, informacja, że jest to peeling cukrowo, gdzie substancją ścierającą jest cukier połączony z wiórkami kokosowymi, to tak naprawdę po składzie możemy zobaczyć, że jest tutaj również, są tutaj również kryształki soli morskiej. Więc jeżeli macie skórę bardzo wrażliwą, to ta sól morska może Was podrażniać. Nie polecałabym również stosowania tego peelingu na przykład po depilacji, ale jeżeli macie skórę, która potrzebuje mocnego złuszczenia, właśnie stosujecie później jakieś kosmetyki antycelulitowe i Wasza skóra takiego podważonego peelingu wymaga, to jest to kosmetyk po prostu cudowny. Ja nie wiem, czy Wy to zobaczycie w kamerze, natomiast ja wczoraj wieczorem robiłam sobie ten peeling i ciało, nie smarowałam się później już góry ciała żadnym mleczkiem nawilżającym, ani właśnie balsamem czy olejkiem i jak widzicie, skóra nadal się tak świeci, jest taka gładziutka, więc ja go po prostu uwielbiam. A to, jaki to ma zapach, to ma naprawdę zapach mango. Przepraszam, ale muszę to zrobić, wiecie, że to jest coś, czego youtuberki nie mogą sobie odmówić. Bo Hani na wizji, żałujcie, że nie możecie tego zapachu poczuć, ale po prostu, jeżeli macie ochotę na porządny, zdzierający, pięknie pachnący peeling nawilżający przy tym skórę, to ten z pewnością Wam się sprawdzi. Chyba panowie skończyli.
Kosmetyki kolorowe zostały przerwą techniczną oddzielone od kosmetyków pielęgnacyjnych, więc kiedy już opowiedziałam Wam o moich dwóch ulubieńcach pielęgnacyjnych, przyszedł czas na również dwóch ulubieńców z kosmetyków kolorowych, kosmetyków do makijażu. Obydwa produkty mogliście już widzieć w akcji w filmie Wyzwanie makijaż za mniej niż 100 zł, którego się podjęłam mniej więcej w połowie miesiąca. Więc nie są to kosmetyki, które stosowałam codziennie przez cały miesiąc, natomiast stosowałam je kilkanaście razy i pierwsze wrażenie, jakie na mnie wywarły, było bardzo pozytywne i to pozytywne wrażenie, bardzo, bardzo pozytywne wrażenie utrzymuje się do dzisiaj, więc po tych kilkunastu razach aplikowania ich na swoją twarz podczas codziennego makijażu naprawdę jestem nimi na tyle zachwycona, że chciałabym Wam je serdecznie polecić. Obydwa są to produkty drogeryjne, tak jak w przypadku pielęgnacji, nie są to produkty drogie, a to produkty, które z pewnością zachwyciły mnie, więc może i zachwycą również Was. Pierwszy produkt, o którym chcę powiedzieć, jest to brązę marki Belle. Bronze Powder Multifunctional, jest to numerek 01 i no ciężko to nazwać tak naprawdę pudrem brązującym, bo jeżeli już to jest to jakaś paletka brązująca, mozaika brązująca, bo mamy tutaj do czynienia z więcej niż jednym produktem, bo nawet osoba o tak białej karnacji jako ja, no tego jaśniejszego odcienia jako bronzer z pewnością stosować nie będzie, ale za to ten jaśniejszy puder doskonale sprawdzi się jako taki typowy puder matujący, puder utrwalający, wykańczający nasz makijaż. Natomiast ja jestem również z niego zadowolona, natomiast naprawdę moje serce skradł bronzer. Bronzer, który jest w odcieniu tak naturalnym, że sprawdzi się do każdej bardzo nawet jasnej karnacji. Natomiast jeżeli macie karnację taką bardziej w naturalny sposób opaloną, czy taką, której chcecie dodać sztucznej opalenizny, która będzie nadal w sposób naturalny wyglądała, to ten brązer w neutralnym odcieniu sprawdzi się do tych celów idealnie. Więc jest to połączenie takiego produktu, którym delikatnie można swoją twarz opalić, ale też ją delikatnie wykonturować, dlatego że nie jest to produkt w swoim odcieniu ani zbyt chłodny, ani zbyt ciepły, więc jest to naprawdę produkt tak naprawdę myślę, że dla każdego. Dlatego, że lekką ręką nałożony przy każdej bladej karnacji sprawi, że będzie ona bardziej opalona i nieco wykonturowana, a jeżeli macie ciemniejszą karnację, po prostu wystarczy dodać go odrobinę więcej, dobrze wkomponować właśnie w te obszary twarzy, które chcecie ocieplić czy wykonturować i będzie się on moim zdaniem spisywał tak naprawdę dla każdej z Was. Jestem tym produktem po prostu oczarowana, łatwo się z nim pracuje, łatwo się go rozciera, nie robi plam, nie ma żadnego najmniejszego problemu z jego aplikacją, do tego jest tani, łatwo dostępny i jest to taki produkt, który no ja na pewno będę Wam polecać. Drugi produkt, który również poznałam w tym teście, o którym również Wam powiedziałam w tym teście, który wiem, że Wy od wielu lat już polecacie, natomiast ja go stosowałam pierwszy raz jakieś 2 tygodnie temu i zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia, od pierwszego użycia. Z pewnością nie zakochałam się w tym opakowaniu, które po prostu na części pierwszej jest bardzo łatwo rozłożyć. Tutaj jeszcze mam pędzelek, do tego jeszcze jest jakaś uloteczka, do tego jeszcze są szablony do brwi, jakby każdy z nas chciał mieć brwi jak od szablonu. No i to takie zdeczka dziadowskie, plastikowe, cieniutkie opakowanie, ale tak naprawdę, wiecie, wolałabym, żeby to było bardziej stabilne i takie bezpieczne do używania opakowanie, ale to jestem zakochana w produkcie, a nie w opakowaniu, więc to opakowanie można przeżyć. Chociaż jeżeli producenci by się zdecydowali je zmienić, to z pewnością byłoby to z korzyścią dla konsumentek, to jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o te cienie do brwi, ja zdecydowałam się na ten odcień jaśniejszy i jest to 02 Natural Blonde Style, który dla blondynek jest naprawdę produktem, myślę, że wymarzonym, dlatego że zawiera dwa odcienie cieni, cień jaśniejszy i cień ciemniejszy. Ciemniejszym tak naprawdę, jeżeli chcę mieć mocniejszy efekt, wypełniam całe brwi, natomiast na co dzień w takim makijażu, jak mam dzisiaj, czyli w takim makijażu naturalnym, niezbyt mocnym, takim iście wiosennym i odchudzonym właśnie na te wiosenno-letnie miesiące, to tym jaśniejszym cieniem podkreślam początek brwi, a ciemniejszym wypełniam resztę po to, aby nadać taki naturalny efekt naszym brwiom. Nasze brwi nigdy tutaj od początku nie są tak mocno zaznaczone jak w przypadku końca brwi, więc ta paletka idealnie po prostu potrafi odwzorować takie brwi, jakie powinny być pięknie naturalne, a w przypadku takich osób, które ja mają naprawdę ogromne braki w brwiach, zresztą wiecie, jak moje brwi wyglądają naturalnie, ja mam 5 wosków na krzyż, a to duo pozwala mi te brwi naprawdę w naturalny sposób wypełnić i nie twierdzę, że jest to produkt lepszy od cienia w kremie Permanent Taupe, który już od roku używam, który po prostu uwielbiam. Z pewnością jest to jednak paletka, dzięki której szybko można wypełnić brwi, nie trzeba się tak skupiać
nie trzeba robić tego tak dokładnie i na pewno ten efekt prezentuje się naturalnie. To wszystkie kosmetyki, o których chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Nie pytajcie mnie o jednego absolutnego i zdecydowanego faworyta tego filmiku, dlatego że te kosmetyki są tak różne, że naprawdę nie da się ich porównać, ale ja z pewnością muszę przyznać, że jeżeli szukacie porządnego, dobrze działającego peelingu, jakiegoś modelującego, dobrego, modelującego olejku do ciała o naturalnym składzie, nowego, ciekawego produktu do brwi czy porządnego bronzera, z którego na pewno będziecie zadowolone, to z pewnością te cztery kosmetyki serdecznie mogę Wam polecić. Dziękuję Wam, kochane, bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie kciuka w górę, jeżeli miło Wam się ten filmik oglądało i koniecznie w komentarzach dajcie mi znać o swoich ulubieńcach kwietnia, o kosmetykach, które w tym miesiącu odkryłyście, no bo ja też zawsze jestem ciekawa, co u Was się sprawdza, zawsze czekam na Wasze komentarze, więc jeżeli macie coś ciekawego do polecenia, coś, co niewątpliwie się doskonale sprawdziło w tym kończącym się miesiącu, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, widzimy się w sobotę w nowym filmiku.